Drodzy Państwo, przed chwilą mieliśmy do czynienia z politykiem, ale czy to był taki typowy, rasowy polityk? Zapewne nie. My postaramy się znaleźć pewne cechy wspólne dla osoby określanej mianem rasowego polityka. A żeby było łatwiej, spróbujemy na modelowym przykładzie. Bardzo proszę model. Bardzo proszę model. O, jest nawet dwóch. Nieszczęścia lubią chodzić parami. Kocham, to spokojnie. No cóż, jak Państwo widzą, rasowy polityk składa się z nóg, które służą do udawania się kobiety, z rąk, które służą do pobierania diet, wsteczek, które służą do przechowywania diet, oraz z głów, które są dodatkiem do krawata. Dzisiaj Polską rządzimy. Wróciła!